Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani, w Boże Narodzenie. Nareszcie nadszedł ten dzień, tak bardzo przez nas oczekiwany i mogliśmy się spotkać. Możemy się spotkać z tą wielką miłością, a słowo dzisiejsze, kochani, to Ewangelia Jana, pierwszy rozdział, wiersze 1, 5 i 9.14, i to jest ten krótszy fragment prologu, który wybrałem. Oczywiście tych Ewangelii, Boże Narodzenie. Pasterkę, w oświcie, w ciągu dnia mamy, mamy kilka w liturgii. Postanowiłem wybrać właśnie to z dnia. Ten prolog Jana, który zawsze jakoś bardzo mocno mnie wzrusza, a słowo do porównania w Biblii tysiąclecia dało moc, aby się stali dziećmi bożymi, a w Biblii pierwszego kościoła dało możność stania się dziećmi Boga. Możność, czyli możliwość, bez przymusu. To mnie bardzo dotknęło jakoś w to Boże Narodzenie, że Bóg z jednej strony przychodzi i wybawia każdego człowieka. Wierzącego, niewierzącego, dobrego, złego, obojętnego. Bóg przyszedł, by wybawić wszystkich. I umarł, narodził się dla każdej, każdego z nas. I umarł za wszystkich. Nie za niektórych, za wszystkich. A z drugiej strony daje nam możność, możliwość stania się dziećmi Bożymi. Do niczego nas nie zmusza, bo miłość do niczego nie zmusza. Miłość jest zaproszeniem. Dlatego chcemy Cię prosić, Panie, by to Słowo dzisiaj dało nam tę możność i tę możliwość, abyśmy się do tej miłości największej przytulili, abyśmy z tego Bożego Narodzenia ucieszyli się na tyle, aby obdarować tą radością innych i abyśmy skorzystali z tej możliwości stania się dziećmi Bożymi. Prosimy Cię, by nowonarodzony nas błogosławił w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zostańcie z Bogiem. Do zobaczenia i do usłyszenia jutro.